Jak się rozwiązała nasza sytuacja z tym kranem, który urwałem w ostatnim odcinku? Jest strasznie gorąco, ale największy targ. Najpiękniejszych plaż w Maroku. Codziennie rano budzimy się we mgle. No nie wiem, czy u nas w Europie by taką ciężarówką przejechał bez mandatu. Kurna, nie wiesz. Hej, jesteśmy Paweł i Monika. Podróżujemy własnoręcznie zbudowanym kamperem, w którym mieszkamy na stałe. W naszą obecną podróż ruszyliśmy z Anglii przez Francję, Hiszpanię do Maroka. Dołącz do tej afrykańskiej przygody. Subskrybuj nasz kanał. Cześć, witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Cześć, witajcie. Tak jak obiecaliśmy, wróciliśmy na wybrzeże. Po prostu nie możemy się nim nacieszyć. Jest tu tak pięknie. Rozłożyliśmy już sobie nasz mini kemping. No i zaraz schodzimy na tą piękną plażę. Tak, a gdzie jesteśmy? Gdzie my wróciliśmy? Dokładnie, plaża Legzira, jest to niedaleko miejscowość Legzira też bodajże, ale my oczywiście przyjechaliśmy w to piękne, epickie miejsce. No i zaraz Wam pokażemy, czemu ta plaża jest taka wyjątkowa. A, zapomniałem Wam jeszcze powiedzieć, jak się rozwiązała nasza sytuacja z tym kranem, który urwałem w ostatnim odcinku. Tutaj się pojawi filmik, jak jeszcze ktoś nie widział naszej przygody z okolic Tafraut. Naprawiłem to sam, ścisnąłem opaską zaciskową to miejsce, gdzie było pęknięte i kranik podłożyłem tak jakby pod podłogę auta jak najwyżej i jest koniec kraniku jest wyżej niż zbiornik naszej wody, także no woda i tak nie cieknie. No nie musiałem nic kupować. Powiem Wam szczerze, że no nie popisałem się w ostatnim odcinku. Już więcej tak nigdy nie zrobię. No, widocznie trzeba czasami zrobić coś głupiego, żeby mieć nauczkę. No teraz widzicie, dlaczego ta plaża jest taka wyjątkowa. Właśnie te łuki z tej czerwonej, gliniastej, nie wiem, skały, ziemi, dodają jej tego uroku. Zdecydowanie jedna z najpiękniejszych plaż w Maroku. Na pewno najpiękniejsza z tych, które do tej pory widzieliśmy. No i podobno jest ona na 29. miejscu z 40 najpiękniejszych plaż świata. Te charakterystyczne łuki, podobno tu są cztery, my widzimy tylko jeden. Wiemy, że jeden kilka lat temu się zawalił. Tam na końcu widać taką kupę gruzu, więc może to jest to, albo to jest z tej strony, ale nie jestem pewna. No ale na szczęście przynajmniej tutaj ten jeden jeszcze został. No dla nas najpiękniejsze jest to, że jest to wciąż plaża dzika, jest tutaj tak mało ludzi. Na tym klifie, na którym stoimy, należy on do właściciela, który ma tam na dole maleńką restauracyjkę. I to wszystko, co tutaj jest, a po prostu reszta to jest dzika przyroda. No ja powiem Wam szczerze, miałem trochę stracha niezłego przechodząc przez ten tunel, no bo ta skała wygląda po prostu jak piaskowiec, jak w piachu poutykane kamyki. Strasznie to dziwne uczucie jest. A nasz ciapek jest tam na klifie wysoko, jest tam jeszcze kilka kamperów. I musimy się tam teraz wdrapać. Będzie to trudne, bo ja ledwo tutaj zeszłam, szczerze mówiąc. Bo ty mówiąc, masz klapki, mówiłem, żebyś założyła sandałki. Tak, w tych klapkach, ale już też się dowiedzieliśmy kolejnej rzeczy, że były tutaj dwa łuki i właśnie jeden, który był za tym, się zawalił. Czyli te skały, które tam leżały, to były właśnie po tym drugim łuku, który tutaj był kiedyś. No, lecimy teraz do ciapka. Lecimy! Może i polecimy. Latają tutaj w sumie na takich paralotniach, to może i nam jakieś skrzydła wyrosną i polecimy. Może, ale wątpię, także tam już szoruj na ten szczyt tam.
Jesteśmy na tej miejscówce już 2 dni, 2 poranki i za każdym razem czekamy na ładny poranek i go nigdy nie ma. Tam jest właśnie ta piękna skała z łukiem i codziennie rano budzimy się we mgle. Taka mgła mleczna. Monika mówi, Paweł, dzisiaj jedziemy. Jedziemy stąd, bo już nie mogę wytrzymać. Tak? Tak, no później się rozpogadza, ale no, z rana tak to właśnie wygląda. No wczoraj czekaliśmy do 13 godziny, o 13 dopiero w miarę się tak zrobiło przejrzyście, że było widać plażę tutaj z tego klifu. To jest właśnie chyba tutaj ten chłodny front. No ten z oceanu. Dokładnie. Powolutku się stąd już zabieramy, robimy śniadanie i uciekamy dalej na południe, bo mamy dla Was niespodziankę. Owsianka z owocami. O, tu będzie bananik i bruszeczka. No pysznie, pysznie, pysznie. Jeszcze możemy dodać daktyle dla osłody. O, tak. Daktyle podobno dobre na katar, a mi już katar ponad tydzień się trzyma i nie chce odejść. Może po daktylach. Ja nie jestem fanem śniadań na słodko. Wolę kanapki, jakąś sałatkę warzywną. Ale ja jestem. No. Dajcie znać w komentarzach, co wy wolicie. Czy fani owsianki, czy kanapek? Czy może pomidorków z cebulką? My nie mamy dzisiaj chleba, więc no, będzie owsianka. No słuchajcie, ta owsianka z tymi daktylami po prostu jest niesamowita. Uwielbiam ją, ale najgorsze jest potem zmywanie. To wszystko jest takie klejące. Trzeba po prostu zrobić to na 2 sposoby. Czyli tu myjemy, potem tą, znaczy płukamy najpierw. Potem tą brudną wodą przelewamy do następnego naczynia. Łyżki płukamy. Jak już jest to wypłukane, to wychodzimy zazwyczaj na dworek i wylewamy to gdzieś pod jakiś krzaczek, bo tu nie ma jeszcze płynu ani żadnej chemii, także staram się tak, no, takich mlecznych produktów nie wlewać do zbiornika szarego. No i teraz dopiero myjemy płynem i oczywiście zawsze największe naczynie mam pod spodem, że jak płukam, to staram się, żeby jak najwięcej wody do tego naczynia wlatywało. Oczywiście nie aż takim strumieniem dużym. Jest to bardzo ważne, bo jak Wam się podoba miejscówka, chcecie sobie jak najdłużej postać i nie myśleć o tym, że zaraz trzeba jechać na serwis, ogarniać szarą wodę. Po prostu trzeba nauczyć się oszczędzać. No, no powoli już się widok nam tutaj odsłania, ale no dalej jeszcze jest mgła. Więc no raczej nie będziemy tutaj czekać do 13, jedziemy w kolejne fajne, mam nadzieję, miejsce. No i mam nadzieję, że tam będzie trochę inny front i będzie już przejrzyste niebo. No i dojechaliśmy do miasteczka Sidi Ifni. Jak widzicie, niestety pogoda się nie zmienia, cały czas jest mgła. Rozmawialiśmy tu przed chwilką z panem, no i podobno koło 11-12 ma wyjść słońce. No, ale tak a propos Sidi Ifni. W XV wieku zostało założone przez Hiszpanów i był to główny punkt przerzutowy niewolników. Także Hiszpanie stąd po prostu zabierali niewolników dalej gdzieś na swoje zamorskie terytoria do pracy. No i widać tutaj jeszcze takie pozostałości hiszpańskiej architektury, jak na przykład ten budynek za mną z tyłu. No ale chodźmy zobaczyć, jak wygląda plaża. No, plaża wygląda przepięknie, ale na pewno jeszcze piękniej wygląda, gdy świeci tu słońce. Olbrzymia. Ciekawostką jest fakt, że dopiero w 1969 roku Hiszpania zrzekła się praw kolonialnych do tego miasta, czyli dopiero od 54 lat to miasto należy znowu do Maroka. No mnie to miasto jakoś za bardzo nie urzekło, ale myślę, że to też jest przyczyna tej pogody. Chyba pojedziemy dalej po prostu. Tak, ja też tak myślę, że taka przygnębiająca jest ta pogoda. No i na oczach nawet tacy jesteśmy śnięci. Mimo, że wypiłam kawę, to się czuję po prostu, jakbym dopiero się obudziła albo jeszcze leżała w łóżku.
Musieliśmy się tutaj zatrzymać, bo ja nie mogłem uwierzyć, że mi termometr pokazuje 32 stopnie, a dopiero ujechałem pół godziny z Sidi Ifni. Jesteśmy na trasie N12, jedziemy do Guelmin i jestem totalnie w szoku. Tak, wysiedliśmy, aż po prostu kręci się w głowie, ja od razu się przebrałam, bo po prostu różnica temperatur tam było z 16. A tutaj nagle szok. Szok, po prostu tak pali, że stoimy tu w cieniu wana. Byliśmy przed chwilą na stacji benzynowej i powiem szczerze, że w tym mieście jest dosyć zróżnicowana cena paliwa. Na jednych stacjach jest 14,38, na innych stacjach 13,30. My na stacji Total zapłaciliśmy 12,80. No i jesteśmy w tym miejscu, w tym mieście Guelmin z jednego powodu. Szukamy targu wielbłądów. Przyjeżdżają tutaj ludzie z okolic, żeby pohandlować wielbłądami. Odbywa się on w soboty i w piątki. No i mam nadzieję, że go znajdziemy. No i dojechaliśmy na miejsce, słuchajcie, żar leje się z nieba, jest ponad 32 stopnie. No i chyba trafiliśmy na to miejsce. Jak na razie widzimy, że można tutaj pohandlować słomą. Teraz wam pokażę, jak te ciężarówki są załadowane, bo ja nie wiem, czy w Europie by znalazł przepisy na coś takiego. No nie wiem, czy u nas w Europie by taką ciężarówką przejechał bez mandatu. No ale właśnie tutaj można zakupić słomę do swojego gospodarstwa. Także tutaj jest właśnie taki początek tego całego targowiska. No a jak już kupimy towar, który jest nam potrzebny, to często ludzie zabierają go, tak jak widzicie z tyłu, normalnie na bagażniku w samochodzie osobowym. No i w ogóle te ciężarówki tutaj to są po prostu przepiękne. Każda jest zadbana, każda jest obklejona, każda ma swoje jakieś specyficzne znaki. Super to wygląda. No i właśnie tutaj odbywa się sprzedaż wielbłądów, które często przebywają bardzo długą drogę. Nie wiem, po ile są te kamele, ale się zapytam, po ile są. A tutaj nam pan chce pokazać maluszka. Fajny. Piękny są. Największy targ jest tutaj w lipcu, wtedy przyjeżdża tutaj bardzo dużo nomadów z Sahary, właśnie z wielbłądami. No i jest tutaj ich około 40 tysięcy wtedy. No dzisiaj jest garstka, ale fajnie je zobaczyć. Fajnie, no. Są małe. No i te mają takie bardzo miłe pyski, te wielbłądy. No, ciekawe, czy one są milutkie. Wyglądają one milutkie. No, co ciekawe, podróż tutaj zajmuje 3 dni do Dakli, a później ciężarówką 2 dni, ale jeżeli podróżują właśnie pieszo plus na wielbłądach, no to wtedy nawet do 2 miesięcy zajmuje ta podróż z Sahary Zachodniej. Chciał nas zabrać, ale powiedział, że jest bardzo gorąco. No i obok tego bazaru z wielbłądami jest tutaj normalny suk z warzywami, ze wszystkimi produktami, tak jak praktycznie w każdym mieście. Jest dzisiaj sobota. Bardzo dużo ludzi tutaj teraz jest, dużo ludzi tutaj handluje po prostu. Jest, no jest jak zwykle, fajna atmosfera, ale żar się wyleje taki z nieba, że my uciekamy do samochodu i po prostu jedziemy gdzieś na plaży. Pod takimi bazarami stoją takie małe właśnie ciężaróweczki. No i możemy sobie wynająć taką ciężaróweczkę, żeby ona po prostu zawiozła nasze produkty do domu. Albo możemy sobie wynająć tutaj taki wózeczek i ten pan po prostu wszystko z bazaru nam zawiezie do samochodu. Jak tu można chodzić ubranym. Z jednej strony to chroni przed słońcem, ale z drugiej strony to po prostu... Nie wiem, co na siebie włożyć. Odwieczny problem.
No i słuchajcie, została nam minuta drogi do wybrzeża i zobaczcie, co się dzieje. Temperatura spadła do 20 stopni i jest mgła. Nie wierzę. Kurna, nie wierzę. Tam się męczyłem w 30-stopniowym upale. Mówię, kurczę, no pojadę sobie nad morze, będzie fajnie. No jest fajnie. Super jest. No i skończyła nam się droga chyba. Poczekaj, Paweł, bo ty oczywiście znowu się wpychasz. No, bo widzę, że mogę pojechać tu bokiem. Mhm, poczekaj, ja muszę to obczaić. Ła, co tu się wydarzyło? Zapadł się asfalt. Taka ładna droga. No i teraz się zrobiła ścieżka. Ale może tu bokiem przejedziemy jakoś. Tylko nie wiem, czy jest sens jechać dalej w tą mgłę. Nic nie widać, nic nie widać. Nawet oceanu nie widać. Czasami są tego plusy, że ciapek jest taki chudy. No. Się mieści w takie wąskie ścieżki. Mam nadzieję, że dalej będzie ok. Jest woda, słodka. Tylko nie ma kranu. Jest zabita kijkiem. No, widzisz, ale może będzie można coś tu zatankować. Można prysznic wziąć. No, tylko że zimno trochę. No. Z 35 na 19 to trochę jest szok. Trochę zimno. No my już po tej ciężkiej drodze musimy w końcu zjeść obiad. Na szczęście mieliśmy już ugotowane wczoraj. Także był na dwa dni, więc zostało nam na dzisiaj. Odgrzaliśmy i zaraz się posilimy. Może nawet lepiej, że jest tutaj troszkę chłodniej, bo przynajmniej w spokoju zjemy obiad. Nie wie wiatr, jest cicho i spokojnie. No troszkę chłodniej. Monika, to jest 19 stopni, a było 35. No dobra, ubrałam t-shirt, no. No, a ja kurtkę przed chwilką miałem na sobie, bo mam katar cały czas, właśnie sobie robię mój... Ale zobacz, jak jesteś gorący, jest to duszno. No, jak zawsze. To fakt. Dobra, nakładam obiad, mamy jeszcze herbatkę naszą z suków w Agadirze, tą z pączkami róż. Po prostu pachnie cudownie. Tak cytrynowo, różano, miętowo trochę. Mam nadzieję, że będzie pyszne. Nakładaj, bo jestem głodny. Paweł jeszcze grzeje swoje granulki. O! Eukaliptusowe. Ale to jest mocne. Eukaliptusowe, tak, na właśnie katar i drogi oddechowe. No tu mamy taką keftę a la polska. Kefta z ryśkiem, czyli z ryżem. No, sytuacja na froncie się nie zmienia cały czas. Mamy afrykańską mgłę. Ale jesteśmy chociaż nad brzegiem jakiejś rzeki, potem wam powiem jakiej, a tam mamy piękne wydmy i tam już słychać ocean. Zaraz pójdziemy na spacer, może chociaż ocean zobaczymy. Dziękuję, kochanie. Nie rozstawiłaś stolika, ale w sumie. No i jesteśmy. Plaż Blanche, Playa Blanca, biała plaża. No dzisiaj jest totalnie biała, bo jest białe niebo. Biały ocean, biała rzeka, po której brodzimy. Po prostu plaża, która ciągnie się na 50 km. W tej chwili no, widać może jakieś kilkanaście metrów i to wszystko. Tego oczekiwaliście? No pewnie nie, ale my tak sobie przemyśleliśmy, że oczekiwania to wzbudzają tylko rozczarowania. Więc lepiej cieszyć się tym, co jest tu i teraz. No bo kiedy moglibyśmy zobaczyć taką plażę? Widzieliście taką plażę w takiej mgle? Najśmieszniejsze jest to, że cały czas słyszymy ocean, a w ogóle go nie widać. Nic a nic. O matko. No ale pójdziemy go chyba zobaczyć, nie? No mam nadzieję, że go zobaczymy. W ogóle jest to najdłuższa i taka najdziksza plaża w Maroku, nazywana Tartarem Południa. Jest ocean!
Jest! Jest! Masakra. Wow, zobacz jak to wygląda. Trochę plaży widać teraz. Trochę jest podkrojona. Ale czad. Akurat na ten cypel można dojechać tylko autem 4x4. Tak, no my już tutaj nie jechaliśmy. Piasek. Tak, zaparkowaliśmy tam dużo wcześniej. Aczkolwiek powiem wam szczerze, że nie do końca jestem pewien, czy jest to bezpieczne miejsce tam, gdzie teraz stoimy. A zaraz wam pokażę dlaczego. No zastanawiam się nad tym miejscem, ponieważ zobaczyliśmy z Moniką cmentarzysko krabów. I teraz pytanie, skąd one się tu wzięły. Mi się wydaje, że po prostu woda zalewa tutaj ten cypel od czasu do czasu i te kraby nie mają później jak uciec, bo zostają w takich zagłębieniach. No i się teraz boję i chyba jednak odjedziemy stąd i zaparkujemy tam trochę wyżej. Tak myślę, tam jest ciapek. Zobaczymy. Tam. No i słuchajcie, zmiana planów. No zrobiło się bardzo wilgotno, praktycznie no, na szybach widać jakby deszcz padał, taki bardzo, bardzo gęsty. Opuszczamy na razie to jeziorko, jedziemy szukać w góry czegoś fajniejszego po prostu. No i zapamiętajcie tylko jak wygląda teraz okolica. A zaraz zobaczymy, czy się coś zmieni. It's gonna cave in, roaring with some dinosaurs. So caught up in the moon. No i minęło 10 minut, dosłownie odjechaliśmy od tej plaży. No i patrzcie, jak już się rozpogadza, świeci słonko. No tam jeszcze widać trochę mgłę. Trochę jeszcze ujedziemy, żeby się zrobiło cieplej i poszukamy jakiejś miejscówki. Byliśmy na taką miejscówkę, słuchajcie, jesteśmy dokładnie po środku niczego. Po środku niczego. No i powiem wam tyle, jechaliśmy tutaj 20 minut, z 16 stopni czy tam 18 zrobiło się 23 i jesteśmy bardzo szczęśliwi. Powiewa wiaterek i jest po prostu cudownie. Jest cieplutko. Także tym optymistycznym akcentem, że pogoda do nas wróciła i słonko, będziemy się z wami żegnać. Dziękujemy wszystkim, że byliście z nami. Dziękujemy za wszystkie subskrypcje. No, zostawcie jakiś komentarz, łapkę w górę. No i do zobaczenia w przyszłym odcinku, pewnie już gdzieś z Sahary. No tak, uderzamy już na Saharę. Czas najwyższy. Pustynia na nas czeka. Trzymajcie się cieplutko. Hej!